bardzo proszę wszystkich Państwa, którzy otrzymają dzisiaj flagę, żeby zawsze gościła ona na zewnętrznej stronie naszych budynków. Potem zapraszam do wspólnego śpiewania. Mam nadzieję, że to majowe śpiewanie kierowane przez chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku będzie stałym elementem naszych obchodów Dnia Flagi, jednocześnie przypominając tym, którzy zapomnieli, ucząc tych, którzy się nie zdołali jeszcze nauczyć pieśni tych majowych i tych patriotycznych, tych radosnych i tych zawsze chętnie śpiewanym przy różnych okazjach. A potem dla tych, którzy z nami wytrwają jeszcze, zapraszam na poczęstunek wojskową grochówką. W międzyczasie wszystkich zainteresowanych wystawą sprzętu zapraszam do odwiedzenia miejsc, gdzie jest eksponowany. Drodzy Państwo, życzę udanego świętowania tegoż Narodowego Święta Flagi i jednocześnie pozwólcie Państwo, że dokonamy aktu uroczystego otwarcia wystawy poświęconej Czesławowi Miłoszowi.